Ponownie po meczu, tym razem z trenerem Hutnika, panem Andrzejem Paszkiewiczem. Witamy. Witam. Panie trenerze, no historyczna chwila. No tak, udało się dołożyć albo położyć pierwszą cegiełkę pod budowę nowej historii, nowego Hutnika, który wiadomo, że powstaje na gruzach. No i przyda jeszcze się troszeczkę tych cegieł, mam nadzieję, że będzie nam dane z tym zespołem troszkę jeszcze tego zbudować. A proszę powiedzieć, mecz układał się tak, jak było w planach? Wszystko szło zgodnie z tym, co zaplanowaliście na treningach? Znaczy, przeciwnik nas troszkę zaskoczył, bo wyszedł do nas wysoko, no ale my też jesteśmy na to gotowi. Gramy wielowariantowo, jesteśmy przygotowani na różne scenariusze tych meczy. No i tam po chwili, kiedy musieliśmy zaskoczyć, no to już zagraliśmy troszkę szybkim atakiem, dostali dwie bramki. No i mecz już wrócił do normy, można tak powiedzieć. Czyli my przeszliśmy do pozycyjnego, no i dokładaliśmy kolejne bramki z biegiem czasu. Spodziewał się pan tak wysokiego wyniku, czy jednak myślał pan o niższym? Znaczy myślę, że wysoki wynik, dlatego że bardzo szybko dostał czerwoną kartkę bramkarz na jego gospodarzy. No i na pewno myślę, że z 5 może byśmy trafili, ale aż 7. No to takie są po prostu koleje losu czasami, że jeżeli już się gra w 10, a jest zespół no, takiej klasy jak nasz w tym momencie, wiadomo, na tą ligę, no przewyższamy tą ligę, no to tak się kończy. Pamiętam, że tak prywatnie, uczucia, które towarzyszą tej chwili, panu osobiście? Ja jestem zadowolony naprawdę, bo to są efekty w pracy z chłopakami. Myślę, że złapaliśmy dobry kontakt bardzo szybko, mimo trudnej sytuacji. No i uwieńczenie tego no to jest awans, czyli to, czego wszyscy pragnęliśmy. Ja osobiście swojego rozwoju i zawodników rozwoju, bo to cały czas młody zespół. No ale wiadomo, koniec pewnej drogi w sporcie jest początkiem kolejnej. Ja już troszkę myślę chyba o tym, co będzie dalej. Rozumiem, że kolejne awanse. Oby tak było. Na razie ból głowy będzie utrzymać taki zespół, bo na pewno nie jeden jakiś scout bądź przedstawiciel innego klubu łoszczy sobie zęby naszych zawodników, bo myślę, że jest w czym przebierać, ale może będzie nam dane zatrzymać tych zawodników i zainwestują długoterminowo w nasz klub i będziemy się piąć powolutku do góry. Tego życzymy właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla telewizji HTV, Małgorzata Wąsik.